Liczba 78 stanowi 150% liczby c. My musimy obliczyć liczbę c. Zapiszmy zatem, że 150% liczby c, czyli 150% razy liczba c, to się równa 78. Możemy zamienić procenty na ułamki. 150% to będzie inaczej. 150 setnych. Razy c równa się 78, no i oczywiście to możemy uprościć, 15 i jeszcze przez 5, czyli 3, drugie razy c to się równa 78. Mnożymy teraz obustronnie to równanie przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 2 trzecie, żeby pozbyć się tego ułamka przed c. Po lewej stronie zostanie c, a po prawej stronie 78 razy 2 trzecie. Czyli 78 podzielić na 3 to będzie 26 i jeszcze razy 2, czyli ostatecznie wychodzi, że c jest równe 52. I to jest poprawna odpowiedź do tego zadania.